Katryna Komorowskiego. 9 kwietnia bieżącego roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2022. Dokument zakłada budowę zintegrowanego systemu bezpieczeństwa opartego na sojuszniczych i bilateralnych zabezpieczeniach oraz stopniowo rozbudowywanym własnym potencjale cywilno-militarnym i stanowi bezpośrednią implementację tez autorskiego projektu generała Kozieja Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego SPBN. Poziomem ogólnikowości i niejednoznaczności dorównuje temu wielkopomnemu dziełu, a choć zawiera wiele niepokojących i rewolucyjnych stwierdzeń, nie wywołał najmniejszego zainteresowania mediów i opozycji. 12 kwietnia bieżącego roku Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o modernizacji technicznej i finansowaniu sił zbrojnych. Ma ona zagwarantować finansowanie tzw. polskiej tarczy antyrakietowej, niedorzecznego pomysłu ogłoszonego przez Komorowskiego w ubiegłym roku. Nowelizacja będzie obowiązywać w latach 2014-2023. Przewiduje ona, że w ramach 1,95% PKB, które co roku w budżecie jest zapisywane na obronność, kwoty wynikające ze wzrostu gospodarczego będą przeznaczane na wyposażenie wojska w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Recenzję tego projektu przedstawiłem w tekście Polska tarcza, rosyjski poligon z sierpnia 2012, zakładając optymistycznie, że budowa systemu musiałaby kosztować kilkanaście miliardów dolarów. Ze względu na ograniczenia i niewydolność budżetową III RP jest to projekt w zupełności nierealny. Wprawdzie polska tarcza nie zostanie nigdy zbudowana, pozwoli jednak na polityczną eksploatację tezy o tworzeniu własnego potencjału obronnego oraz generowanie olbrzymich środków na rzecz środowisk związanych z przemysłem zbrojeniowym. Pomysł ten może mieć zatem związek z reaktywacją wpływów byłych wojskowych służb informacyjnych i należy go oceniać w kontekście planów politycznych związanych z budową reżimu prezydenckiego. Jednym z elementów planu wydaje się zamysł powierzenia ludziom byłych WSI nadzoru nad technologiami wojskowymi oraz zaangażowanie w procesy gospodarcze związane z modernizacją sił zbrojnych. Warto ponownie zwrócić uwagę na wypowiedź profesor Jadwigi Staniszkis dla 5 numeru pisma Rzeczy Wspólne z sierpnia 2011 roku. Znana socjolog stwierdziła, że lokator Belwederu mógłby i powinien patronować odbudowie polskiego przemysłu, dodając, że kołem zamachowym naszej gospodarki mogłyby być technologie wojskowe. Zachęcając zaś czytelników do spojrzenia na polską rzeczywistość z lotu ptaka, profesor Staniszkis uznała, że to, co było dotychczas dla mnie jedną z największych wad prezydenta Komorowskiego, to, że w jego otoczeniu są ludzie z dawnych wojskowych służb informacyjnych, być może okaże się zaletą. W wymiarze globalnym pomysł budowy polskiej tarczy antyrakietowej wychodzi naprzeciw rosyjskim oczekiwaniom. Ma służyć utrąceniu projektu amerykańskiej tarczy przeciwrakietowej oraz dalszemu ograniczaniu obecności USA na starym kontynencie. Tak też został on odebrany przez rosyjskich komentatorów. A tuba propagandowa Kremla, Głos Rosji, podkreślił, że Komorowski, proponując budowanie w kraju własnego systemu obrony przeciwrakietowej, uznał za błąd udzielenie przez Polskę zgody na budowę europejskiego systemu obrony przeciwrakietowej z rozmieszczeniem na jej terytorium 10 rakiet przeciwlotniczych. Zgłoszona przez Komorowskiego nowelizacja została przyjęta przez Sejm 22 lutego bieżącego roku zgodnymi głosami posłów Platformy, PSL, Solidarnej Polski, Ruchu Palikota i
PiS-u. 17 kwietnia bieżącego roku szef BBN generał Koziej ogłosił doktrynę Komorowskiego. Obecny lokator Belwederu postanowił pójść w ślady kremlowskiego satrapy i obdarzając własnym nazwiskiem zbiór kilku ogólników, ogłosił plan częściowo zbliżony do założeń tzw. doktryny Putina. Wspólnym mianownikiem obu koncepcji jest zatem zapowiedź zwiększania nakładów na zbrojenia, budowa potencjału obronnego oraz modernizacja przemysłu zbrojeniowego. Ogłaszając doktrynę Komorowskiego, generał Koziej podkreślił, że opiera się ona na dwóch podstawowych założeniach. Własny potencjał obronny jest pierwszym i najważniejszym filarem naszego bezpieczeństwa. Wszystkie inne, NATO, Unia Europejska, partnerzy to filary wspierające. Nasz potencjał powinien być przygotowany przede wszystkim z myślą o obronie polskiego terytorium, jako tej części wspólnego terytorium NATO, za bezpieczeństwo którego odpowiadamy. Te na pozór słuszne przesłanki trzeba oczywiście zweryfikować w świetle realnych możliwości. Ponieważ trzeciej RP nie stać na zbudowanie silnego i samodzielnego potencjału obronnego, nie trudno zgadnąć, że mamy do czynienia z groźną fikcją i myśleniem życzeniowym. Nie to jest jednak najważniejsze w doktrynie Komorowskiego. Za surrealistyczną ideą oparcia bezpieczeństwa Polski na fundamencie własnego potencjału może skrywać się całkiem trzeźwa intencja dalszej dezintegracji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiele z działań obecnego reżimu, by wspomnieć utworzenie pod patronatem Niemiec i Francji tzw. Wyszehradzkiej Grupy Bojowej jako reakcji państw zawiedzionych i niezadowolonych z dotychczasowej współpracy w ramach sojuszu, służy temu właśnie celowi. Zawarty w doktrynie Komorowskiego zamysł usamodzielnienia systemu bezpieczeństwa narodowego może sygnalizować zmianę dotychczasowych priorytetów lub zapowiadać kroki w kierunku wyjścia Polski z NATO. Tego rodzaju plany nie zostałyby oczywiście upublicznione, a sam proces powolnego schładzania relacji będzie rozciągnięty w czasie. Biorąc pod uwagę tezy zawarte w prezydenckim SPBN, taki scenariusz wydaje się jednak wielce prawdopodobny.